Grupa The Krasnals powstała w kwietniu 2008 roku. Jej członkowie od samego początku i konsekwentnie pozostają anonimowi. Bardzo skomplikowana logistyczna historia, jak to zrobić, żeby nadal pozostali anonimowi. To jest pewna strategia, która od pewnego czasu w różnych dziedzinach, jak wiecie, występuje, bo i w muzyce są zespoły, które występują anonimowo i w maskach, nie mówiąc już o sławnym Banksym, który również zachowuje swoją anonimowość. W jaki sposób odnosi się to do sytuacji artysty i do pewnych wizji sztuki? Działają głównie za pośrednictwem swojego bloga. Ich działania oparte na prowokacji są reakcją na aktualną sytuację społeczno-polityczną. Artyści z The Krasnals ironizują, posługują się nagością oraz wulgaryzmami. Jest to oczywiście odwołanie do czegoś, co jest na pograniczu bardzo różnych popularnej sztuki, czyli chociażby tutaj mamy napisy, które spotykamy na ulicach, mamy ikony, które mamy postaci z filmu, mamy w końcu polityków i ta nieautentyczność, którą cała ta sfera tworzy, według Krasnalsów jest czymś, co zabija autentyczną sztukę. Grupa The Krasnals reaguje na problemy życia codziennego, ale oprócz tego w swoich pracach komentuje zanikające w sztuce wartości i postawy. Nie interesuje ich sztuka, która ma poznawać, być pseudonauką, odwoływać się do plam rysunków, nie wiem, walorów i tym podobnych. Ma być sztuką żywą, ma być przede wszystkim sztuką osobowości. Wystawa moim zdaniem jest żywa. To też trochę odpowiada mojej wizji sztuki, żebyśmy nie zamknęli się w czymś bardzo hermetycznym, bo tutaj jednym z tych elementów gry w sztuce jest próba przywrócenia widza. Ekspozycja ma charakter przeglądowy. Obok prac znanych pojawią się też te, które mogłyby umknąć zarówno ich krytykom, jak i wielbicielom ich talentu. Dyrektor Galerii Miejskiej podkreśla, że jego zdaniem jest to obecnie najlepsza wystawa we Wrocławiu. Ekspozycję będzie można oglądać do 12 marca.